Kolejowa Zakopianka 2050. Witam Was tutaj, cześć i trzymaj wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Kolejowej Zakopianki 2050. Jest to już drugi film z tejże serii, jak widzicie tutaj trochę zakopanego wam pokażę na wstępie. Takie to też bardzo pokazuje się, prezentuje nawet Głubołówka. Tu się znajdujemy w Zakopanem, czyli tak zwanej stolicy zimowej Polski. No jak widzicie, jest tutaj trochę głód, oczywiście Tatry też zawsze jak ładnie się prezentują, czy z ziemi, czy z drona. Z drona oczywiście wszystko jeszcze lepiej to wygląda. Ale nie jesteśmy tutaj w temacie, żeby oglądać jakby na Zakopane. To będziemy oglądać w międzyczasie. Natomiast jesteśmy tutaj w ramach inwestycji, którą już pokazywałem wam raz jakieś około pół roku temu. Mówię oczywiście o dworcu Zakopane. Chciałem powiedzieć o dworcu zachodnim, ale nie, to jest po prostu PKP Zakopane, stacja kolejowa znajdująca się tutaj w tymże też miejscu. Jest to stacja krańcowa z dwoma peronami, cztery krawędzie peronowe. Jest tutaj niedaleko też stacja towarowa, że tak to powiem. Postoje dla taksówek, przystanki autobusowe, to wszystko tutaj już zostało zmienione, bo jak tutaj widzicie na załącznym obrazku na dole, dookoła ronda, rondo już jest. W poprzednim materiale, jak wam pokazywałem to tego ronda nie było, było w rozbiórce. Było to całkowicie przebudowywane, nowy asfalt, nowe ścieżki, nowe chodniki, wszystko tutaj się działo. Nie mogę, chciałem powiedzieć ścieżki rowerowe nowe, ale to się nie dzieje faktycznie. Tutaj widzicie dwa duże dźwigi, o tym powiem później, bo tu faktycznie buduje się nowy obiekt powiązany ze stacją kolejową na dosyć dużym stopniu. Natomiast perony jak perony, wyglądają tak samo koszmarnie jak wcześniej. O ile pociągi tutaj nie dojeżdżają, jedyny sposób dojazdu do tej że stacji kolejowej czy też do Zakopanego jest na kołach. No, samolotem tutaj nie dolecimy. Jak dobrze pamiętam, w Nowym Targu jest jakieś lądowisko czy lotnisko faktycznie, gdzie można wylądować. Co nie zmienia faktu, że tutaj faktycznie pociągi teraz nie dojeżdżają. PKP tutaj wysyła swoje autobusy zastępcze, więc pociągiem nie dojedziemy. Co nie zmienia faktu, że oczywiście to się zmieni w najbliższym czasie, jak to wszystko się przebuduje. Przejdźmy się jeszcze kawałek nad tą linią kolejową, bo pewnie dobrze wiecie, że większość z was, przynajmniej mam nadzieję, że wie, iż ta linia kolejowa jest tylko i wyłącznie po jednym torze poprowadzona. W niektórych miejscach oczywiście stacje czy też przystanki kolejowe mają po prostu po dwa tory, aby pociągi mogły się wymijać, ale tutaj na większości trasy mimo wszystko jest jeden tor. Jednakże tutaj w samym Zakopanem jeszcze kawałek tutaj się ciągnie, faktycznie podwójny tor, aby to wszystko mogło się tutaj rozciągnąć, połączyć w jedną całość, tutaj również z tą częścią techniczną i towarową, o której wspomnę na sam koniec jako taka trochę ciekawostka, bo tam również prace torowe się dzieją. Takie to wygląda. Tutaj swoją drogą możecie zobaczyć ciemne chmury, akurat tak byłem teraz w maju, jak widzicie zdjęcia, to musiałem uciekać przed burzą, tutaj świeżo, bo tak myślałem, że no coś tutaj może paść. I z tego co pamiętam, faktycznie na mnie już podało i też się pogubiłem z autobusami. Ale to inna sprawa, bo mówimy dzisiaj o pociągach, a nie o rejonie dworca. Jeżeli ktoś był kiedyś w Zakopanem, to doskonale wie, o czym mówię. Tak się nazywa przystanek autobusowy, rejon dworca, nie dworzec z PKP czy coś. Tak to dosyć ciekawie wymyślili. To nie zmienia faktu, że wracając do naszej stacji kolejowej, jak widzicie, ten jeden peron tutaj jest bardzo dużo wyciągnięty, jest to jeden z dłuższych peronów swoją drogą. Jest oczywiście przystosowany do takich dłuższych pociągów osobowych, jednakże wątpię, żeby tu kiedykolwiek aż tak długie pociągi faktycznie dojechały, bo to jest po prostu nieprzydatne i więcej lepiej puścić więcej pociągów nawet na tak trasie, na takiej trasie, gdzie po prostu ruch się odbywa wahadłowo. Tutaj w tym rejonie, gdzie teraz macie to Skopane po prawej stronie, możecie zobaczyć, że faktycznie jest to Skopane. Tutaj jeszcze niedawno autobusy, autokary miały swoje miejsce do postoju, noclegów, wymiany i ogólnie taki punkt, gdzie mogli się tutaj wszyscy zatrzymywać. Teraz to zostało całkowicie wszystko ściśnięte. Jest bardzo małej przestrzeni, ale to się oczywiście wszystko zmienia. Z kolei nowy budynek tutaj dworcowy, hali dworcowej. Jak widzicie, teraz się prezentuje bardzo ładnie, został całkowicie odnowiony, wyremontowany, wygląda o wiele lepiej.
Co prawda, dostęp do nich nie jest jakiś zbytnio duży. Jest owszem tam poczekalnia, bilety można kupić, jak i również łazienka. I tutaj muszę podkreślić faktycznie ten paradoks, że niestety na prawie żadnym dworcu kolejowym w Polsce, takim większym, nie możemy pójść za darmo do łazienki na dworcu. Zawsze trzeba płacić. To jest według mnie trochę skandal, biorąc pod uwagę, że za bilety mimo wszystko już i tak musimy płacić. No cóż, tak to niestety tutaj również wygląda, ale łazienki, jak już się tam faktycznie zejdzie, są całkiem zacne. Tutaj jeszcze trochę tych przystanków, właśnie rejon dworca, podwójne przystanki, miejsca dla taksówek, wszystko zostało odnowione, wyremontowane, by to wszystko wyglądało lepiej, no z oczywiście przebudowaną infrastrukturę trochę drogową. Tutaj jeszcze wracając do samej stacji, którą właśnie teraz tutaj widzicie, mogę trochę powiedzieć na temat tego, jak ona tutaj wyglądała na przestrzeni lat, ile osób korzystało z tejże stacji, bo w 2013 roku ta stacja obsługiwała około 2100 pasażerów na dobę. Fundatorem i organizatorem budowy kolei do Zakopanego był Władysław Zamorski. Do tego upamiętnienia tablica pamiątkowa na dworcu ustawiona w 1999 roku w stulecie fundacji. Tutaj jeszcze trochę, jak widzicie, odlatujemy. Za chwilę będziemy o budynku rozmawiać. Natomiast kiedy powstała ta stacja i zaczęła tutaj działać, no to jest już dosyć dawno. 1899 rok. To naprawdę kupa czasu od nas. No i tutaj były oczywiście standardowo 5 peronów, jak i również 3 perony i 5 torów. O ile teraz jeden peron jest praktycznie nieużywany do celów pasażerskich zbytnio. Natomiast sam tutaj ten budynek, który powstaje, to jest chyba największa zmiana, jaka się tutaj zmieniła wizualna. Jak widzicie, ma już tutaj on dwie kondygnacje. Nie pamiętam, czy on ma jakiś poziom na minusie. Natomiast jest to hala dworcowa. Jest to nowe centrum przesiadkowe z halą dworcową, miejscami gastronomicznymi, lokalami usługowo-handlowymi, jako punkt przesiadkowy w Zakopanem, też połączony z dojazdem do Kuźnic. Jest to wielkie centrum słowem przesiadkowe. Nowa hala dworcowa oczywiście będzie wyglądać jak większość nowych budynków od PKP, dosyć modernistycznie. Zobaczymy, jak to się tutaj przyjmie. Jestem bardzo ciekawy faktycznie końcowego wyglądu, bo to, co na wizualizacjach kiedyś widziałem, są swoje oczywiście jakości, te co widziałem, ale to, co tutaj widzicie, no, dużo się zmieniało, projekty szły jak szły. Ta sama inwestycja też jest oczywiście opóźniona, jak większość inwestycji kolejowych. No ale jestem po prostu ciekawy, co faktycznie ostatecznie z tego wyjdzie i najprawdopodobniej, bo oczywiście ta seria może rzadko się pojawia na kanale, ale już będzie się pojawiać jeszcze w najbliższym czasie. To kolejny film, który nagram w październiku, bo będę wtedy właśnie w Zakopanem, będzie pokazywać może już ten budynek trochę w kolejnym etapie, faktycznie tutaj jak jest wykończony. Kiedyś pojawię po październiku kolejny raz, tak od, nie wiem, pewnie może być za rok lub później. Co nie zmienia faktu, że mimo wszystko dosyć taka ciekawa inwestycja, którą pokazuję na kanale, głównie zcentralizowanym, jeżeli chodzi o inwestycje warszawskie, ale teraz na jakiś czas trochę górskie inwestycje mogę tutaj pokazać, bo nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce jest dużo inwestycji ciekawych, a tutaj jestem głównie tak w miarę cyklicznie się pojawiam, gdzie faktycznie coś się buduje i coś się zmienia, bo jakbym miał więcej takich inwestycji, po pierwsze nie miałbym czasu, a po drugie, no w sumie nie. Ale na pewno chętnie bym pokazywał teraz to więcej wam ciekawych inwestycji. Taki oto proszę bardzo wygląda dworzec kolejowy PKP. Projektantem rozbudowy budynku dworca, przeprojektowanej w latach 1937-39, z uwagi na odbywające się w tym mieście Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym w 1939, był inżynier Zenon Thielen. No i na koniec jeszcze pokażę wam ujęcia, jak to się zmieniało na przestrzeni czasu. Zdjęcia z 2020 roku, z lipca, i z maja 2022 roku, czyli sprzed mniej więcej miesiąca, czyli najnowsze zdjęcia, jakie posiadam. Możecie zobaczyć mniej więcej tutaj właśnie, jak mówiłem, jak to wyglądało, że był tutaj ten parking autobusowy dla autokarów. Wszystko już teraz jest rozkopane. Również wtedy było oczywiście cieplej, więc drzewka są bardziej zielone, ale to spokojnie jakoś jeszcze zrobimy, żeby kiedyś było tak zielono. Jak widzicie, tutaj sama pętla dla autobusów, autokarów mniej więcej wygląda podobnie, zatłoczono. Nawet wtedy może było trochę więcej tych autokarów, ale to się akurat nie zmieniło. I też na tych zdjęciach widzimy jakiś tutaj pociąg towarowy, taki chyba raczej zlokalizowany tutaj właśnie przy tej części towarowej, a teraz tutaj właśnie jest zbudowany nowy budynek i tam takich pociągów towarowych już oczywiście nie będzie. No i rondo trochę inaczej wyglądało, bardziej
takie asfaltowe, że tak powiem, to jest trochę więcej chodnika i może trochę więcej terenów zielonych, chociaż niekoniecznie, że tak powiem. Słynnego pytanie do Was, czy Wam takie plansze tutaj z porównaniem i jak to się zmieniało na przestrzeni czasu Wam się podobają? Jeśli tak, napiszcie w komentarzach. A tutaj na sam koniec ta część jeszcze kolejowa, która wjeżdżała kiedyś do Zakopanego, teraz tutaj jest ślepy właśnie koniec i to jest ten odcinek, o którym mówiłem jako towarowy. Tutaj faktycznie teraz są przebudowywane tory, całkowicie nowe torowisko, nowa sieć trakcyjna, którą też tutaj widzimy, że jest układana i to jest też takie trochę zaplecze budowy tutaj tego wszystkiego, aby mogło się połączyć w jedną całość. To było na tyle z tego materiału, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No, w najbliższym czasie się trochę filmów pojawi. A z Zakopanego to już raczej chwilę poczekamy. Ewentualnie pokażę więcej filmów, jak to się zmieniało na przestrzeni czasu. Jeśli chcecie. Ale to już oczywiście zależy tylko i wyłącznie od Was i Waszych komentarzy. Do zobaczenia. Cześć!